Podczas wczorajszej sesji przedstawiono również plan lokalnej pomocy społecznej dla powiatu Bełchatowskiego na lata 2019-2020. Przede wszystkim w miarę posiadania środków finansowych modernizowane będą DPS-y, wspierani będą wychowankowie specjalistycznych ośrodków, w tym domu dziecka w Dąbrowie Rusieckiej. Utrzymywane będzie tzw. chronione mieszkanie, z którego między innymi korzystają usamodzielniający się wychowankowie domu dziecka. Wydatki w ubiegłym roku wyniosły 17 milionów 000 tysięcy zł. Podsumowano również miniony rok. Na terenie powiatu działa 128 rodzin zastępczych, w tym 10 rodzin zawodowych, w których w sumie wychowuje się 179 dzieci. Opieką objęte są również osoby niepełnosprawne. W ubiegłym roku rozpatrzono 620 wniosków o rehabilitację, wydano nieodpłatny sprzęt rehabilitacyjny dla 8 osób. Interdyscyplinarny zespół do spraw rozwiązywania przemocy w rodzinie odnotował 826 porad, w tym 13 sprawców przemocy objętych zostało terapią i szkoleniami.